Trzeba by zmienić troszkę sposób myślenia o tym, że równość to jest koszt, który można sobie pozwolić tylko wtedy, kiedy rośnie dochód narodowy, kiedy mamy tak zwane pieniążki na to. Myślę, że należy traktować to jako pewien czynnik rozwoju i jako pewien element, który będzie przyspieszał rozwój gospodarczy Polski z trzech powodów co najmniej. Po pierwsze z powodu takiego, że na rynku pracy nowym źródłem tej pracy są właściwie kobiety. To znaczy fakt, to w wszystkich krajach Unii Europejskiej jest podobna sytuacja, że po to, żeby zwiększać ilość, liczbę zatrudnionych, kobiety muszą bardziej aktywnie wejść na rynek pracy. To jest raz. W Polsce w tej chwili ten udział kobiet na rynku pracy jest niski, jeden z niższych i niższy niż w wszystkich zakładanych celach Unii Europejskiej. No po drugie, kobiety wnoszą inną jakość do produkcji, do decyzji inwestycyjnych, do wyborów, co do na przykład wydatków budżetowych. Mają inną perspektywę i ta perspektywa powinna się znaleźć w rozwiązaniach systemowych. No i wreszcie jest presja demograficzna. Mamy do czynienia z faktem, kiedy w Polsce z jakichś powodów kobiety mają coraz mniej dzieci i również w Europie. No i tutaj można powiedzieć, że tendencje demograficzne wyglądają dość inaczej niż jeszcze nie tak dawno, 15 lat temu. Mianowicie im więcej kobiet siedzi w domu, tym jest w sumie mniej dzieci. To kiedyś było nie do pomyślenia. Kiedyś relacje były, że jeśli kobiety wychodziły z rynku pracy, to miały sporo dzieci po to, żeby zajmować się domem i rodziną. W tej chwili widzimy odwrotny trend, mianowicie, że im więcej kobiety pracują, tym mają więcej dzieci. No ale oczywiście pod warunkiem. To nie jest tak bezwarunkowo. Po to trzeba stworzyć systemowe warunki do łączenia obowiązków praca-dom. Bez tego faktycznie nie możemy skorzystać z tego potencjału. I mamy taką trochę dziwną sytuację, mianowicie wszyscy zastanawiamy się, jak zwiększyć liczbę urodzeń. No martwi się o to pan minister Boni, ale również pan minister Rostowski, no bo chce zrównoważyć budżet, bo te emerytury to ktoś kiedyś tam w przyszłości będzie musiał wypłacać obecnym pracującym, prawda, no te dzieci, których jest coraz mniej. Więc z tego punktu widzenia myślę, że jest to bardzo istotny argument skłaniający do zmiany pewnego sposobu myślenia na szczeblu polityki makroekonomicznej.